Radio jest radio. Nie można dawać za dużo reklam, bo to jest dziadostwo. To jest zarabianie na czymś innym niż na tym, co trzeba. Tak jak ci mówiłam, jest impreza, jest wernisaż, tak jak tutaj na tej brukselskiej. Powinna była kierowniczka wyprosić barmankę do domu. Ale słuchaj, ona nie zapłaci za to, co ona ma w barze. Ja ci mówię, sok z jednej pomarańczy wyciskany, to jest 1 zł. Ten kierownik będzie za... Wyprosić jest impreza won. Co kosztuje? Niech sobie zarobi w niedzielę, niech sobie zarobi... Co ty to kosztuje? Ciągle ta Żyduwa dziaduwa. Daj sobie spokój. Niech sobie zarobi w niedzielę, w innym terminie, ale nie wtedy, kiedy jest impreza. Jest impreza, proszę sztucznie ludzi nie napędzać na barek, niech dziaduwa nie zarobi. Niech ona to zrozumie, a ta niech sponsorów sobie poszuka takich. Dlaczego? Jak ja byłam w Anglo-Ameryce Białystok, to przy Politechnice Białostockiej moja kochana Irenka, tamtej galerii cholera nie ma, chyba gdzieś przenieśli. Ona mówi tak, słuchaj, bo ja do niej codziennie przychodziłam, na telewizję, na gazety, do galerii, na wszystko. I ona mówi, szukam sponsorów, cały czas szukam sponsorów. Znaleźć sponsorów nie jest łatwo, ale od czego ja tu jestem? Prowadzę galerię, no to szukam sponsorów. No to więc niech poszuka sponsorów i niech dziaduwa nie zrobi tak tutaj na Brukselskiej 23 w tym prom kultury, bo to jest pseudokultura, to nie jest kultura, że jak jest mróz teraz, dzisiaj jest ciepło, a to było minus 15, ludzie przychodzą, niech chociaż tej gorącej kawy się napiją, nie musi być wino. A ona myślała, że na winie zaoszczędzi, a dziadostwo jej bokiem wyszło, bo patrzyła się na górę, że ludzie idą na górę. Ja widziałam, jak ona specjalnie patrzyłam się na kwietnik, na zielony kwiatek. Ona patrzyła się, kto idzie na górę, bo ona myślała, że przyszli ludzie na wino. Barmanka czy ona, pani kierownik? Dyrektorka. Ja mówię o dyrektorce. To jest chytra baba, która nie powinna się patrzeć na pewne rzeczy. Nie powinna dookoła głowy oczy mieć. To jest dziaduwa, która nie powinna być dyrektorką. To się zgadza, ma chamską gębę, plebejskie rysy, jak ja jej zwróciłam uwagę, mówię... Ta blondyna taka. Tak. No, no. Proszę panią, toaleta nie spełnia standardu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Jesteście placówką publiczną. To mam... No, ale zostało odebrane, bo proszę panią, w tym kraju to większość jest tak odebrane, bo jeżeli nie mam pojęcia, no i powiedziałam, na tylko się tego. Jak nie chce pani, to może do pełnomocnika. To dostaniecie karę, no. Jak pan sobie życzy, proszę bardzo. No, i co ma robić? A my nic, piszecie pismo do Urzędu Marszałkowskiego, nie od tego są. No i obowiązku jest znaleźć. Ale proszę to zrobić. Tylko tyle. Tylko tyle panią proszę. To ta baba, no. Nie zaczekaj, siostro. No, to jest ta baba. No. To jest chamka ze wsi, widać, że na mordzie ma napisane do pługa taka. Jest. Myślę, że cwańca niż mądrzejsze, ale to wiesz. No, to się tylko tak wydaje. Najwyższy czas, żeby doszli do tego, żeby tym Żydom zabrać kulturę, żeby zabrać tym, którzy mieli. Dać komu innemu. A jak przychodzi jakaś wielkuszka, to tak w dupę lezie, czy Kucharskiemu, czy komuś. A nawiasem mówiąc, Kucharski to też była niezła menda, bo zanim był burmistrzem, to wiesz, handlował lokalami różnymi takimi. Nie bój się. To teraz się czuje taki pokojczyk. To miał. Widzisz, to wie. Krysia powiedziała. No, że mu tam donosili, który lokal, czy jakaś staruszka niedługo umrze, żeby łachę położyć, no, dosłownie. Też te klępy z oczu niektórych, to co to myśli? To są szpiedzy normalnie. Znaczy nie wszyscy, nie? No. Przecież to są kurdy, które wszystko powiedzą. No, one są lekko z policji, od kościoła, wszystko wiedzą. Moja orka mówi na nich, sucze. No i przy okazji dostałam, nie dostałam, bo przecież tak nie podpisał umowy, to nie, ale tak mniej więcej wiem.
jest między innymi mieszkanie do wynajęcia na argentyńskiej, a okna ma na wersalską z jednej strony na, akurat na plom. Tak sobie chce stanąć na przeciwko tego budynku. Jak tam działasz? O, masz to świeże, ten tak łamane. Jak tam działasz, to wiesz. Bo byłyśmy, chciałyśmy po nodze zjeść kurczaka w Auchan. On mówi, za 20 minut będzie. No to więc tą bułkę, takie ciasteczka kupiłam za dwa. Ile z dziecku, bo wiesz, jego głowa trochę bolała. To. Tak, butów nie ma, kurczaki za 20 minut, a to godzina 12. To co ona robi, jak ona nie ma tych kurczaków upieczonych? To żeśmy powiedziały, że takie dziadostwo, jakie dzisiaj było, to jeszcze dawno tutaj nie było w Auchan. Jak ja zawsze jeżdżę, ja mobilizuję, zawsze jest coś. A teraz dawno mnie tu nie było, takie dziadostwo zrobili, butów nie ma, traperów. Było pełno chińskich butów, po 24 zł. Oni potrafili te chińskie zimowe buty dawać po 15 zł, bo tego było tak dużo, a teraz nie ma nic. No widocznie, co mieli, to sprzedali. No jeszcze nie sprowadzałem, bo to wiesz, no późno. Idźcie koło wiatraka, tam są te buty. Ale jeszcze jest taka sprawa, że wtedy, kiedy to Tesco Extra zbudowali i oni taki film nawet zrobili reklamowy, Tesco Extra, na czym polega Tesco Extra? Że produkty są poukładane ekstra. Nie ma burdelu, jak było w Auchan Vola Park, gdzie mieli tego badziewia chińskiego tak dużo, że nikt nie mógł nad tym zapanować. To więc był burdel, bo tu groch z kapustą, tu się sypało, tu leciało, a tam było poukładane. I oni, chcąc podrobić czy naśladować Tesco Extra, wywalili te chińskie buty i tam w rogu, to jak jest zima, to po co te jakieś tenisówki, po co te trampki, no to jak do szkoły, no to jest, są szkolne sklepy. Tam pod Tesco Extra jest taki sportowy, nowy zrobili. Są oddzielne poza tym sklepy sportowe. A oni tam zrobili pełno badziewia, przestrzenie. Czyściutko, prześwit, tak jak na krakowskim Szeremieściu, wiesz co było kiedyś, a teraz to jest, tak jest pięknie, to taka sama różnica, a gówno kupisz. Czyściutko jest, groby pobielane, faryzeusze są, bo oni tych ochroniarzy poubierali w jakieś takie, wiesz, mundury, tak, że po prostu są groby pobielane, są faryzeusze i po prostu jedno wielkie dziadostwo. Także jeszcze poczekamy, Ewka nam maszynkę przyniesie, tam coś ugotujemy, a tak to... Wiesz. Ewa będzie? Jutro może będzie, ona też taka głupia jest, bo ja czasem nie jadę do biblioteki specjalnie, a ona wcale potem i tak nie przyjeżdża i taka, wiesz... Jak to konsekwentny, a ja jej napisałem SMS, jak bardzo chcesz coś przywieźć, to przywieź buty numer 43 koloru brązowego, bo mój kurczaczek ma buty czarne i koloru czarnego nie lubi, bo się tego boi i tych butów nie założy, to masz brązowy, to przynieś, jak chcesz się popisać. No i proszę nie straszyć, nie umawiać się 10 razy, tylko jak coś masz, to możesz pod drzwiami zostawić. Boże, nie, jaki problem. Pod drzwiami to ja bym nie ryzykowała. No, nie wiem, czy ty wiesz, jak były święta, to zawsze pod drzwiami stała paczka za Janka. Tak, ale kiedyś było tak, że ktoś przyniósł. Ten coś nie miał i później tego nie było. Ja zawsze zostawiłam, nikt tu nie kradnie. Już tego to nie gadaj. Nie, słuchaj, tu się ludzie zmieniają. Tu większość mieszkań jest na wynajem. Tam na górze jacyś mogą być na wynajem, ale tu nikt jeszcze mnie nic nie ukradł. Ja raz nawet siatkę stawiałam, proszę ciebie, pod drzwi, bo myślę tak, ja właściwie to się spieszę i nie chcę tu wejść, ale zostawię siatkę. A Jaśko ma takie ucho, że tu siedział przy komputerze i otwiera drzwi. Jezu, jak się wystraszę. A to Jaśko, a mi chodź. Ja mówię, Jaśko, bo chciałam zostawić. Mówi, nie ma sprawy. I tego, potem przyjdę. A mówi, jestem. Ja mówię, ale ty masz ucho. Natomiast pan bo ja to wtedy jeździłam, wiesz, więcej do tego Tesco Extra, zawsze tych serników nabrałam, ale dzisiaj byłam wcześniej w tym dziadostwie Auchan, że aż mnie zatkało, bo oni poszerzyli ten Auchan, tam jest jeszcze po lewej stronie zbudowane jakieś ogromne sklepisko, tam są na górze przejścia, tak samo jak wydłużyli przejście w promenadzie, jak nie byłaś od Ostrobramskiej.
tam na lotnisko, nie na lotnisko, tylko było lodowisko i tam jest przejście na cały Gocław, proszę ciebie. Z Ostrobramskiej jest przejście na cały Gocław, coś takiego jak jest King Cross Praga, jak tam byłaś ze mną, to weszłaś od ulicy Grochowskiej, a wyszłaś na Ostrobramską przez sklep. I jest to bardzo korzystne, no bo jeżeli wychodzisz, przechodzisz przez, to oczywiście. Nie znoszę tych stodół, nie znoszę chodzenia do sklepu, nie znoszę robienia na to. Czy pan rozumie, z całym szacunkiem, moim zdaniem, nie jest w Polsce potrzebny? A jak to jest być w opozycji i mieć świadomość? Ja raz na miesiąc zrobię taką sprawę, jak jestem samodzielny. Bo nie wiesz, biorę taksówkę. No jak raz na miesiąc, to można i wziąć taksówkę. W jedną stronę lecę na przystanek o 7 rano, bo to jest szkolny autobus. A tu mam prawie 2 km, to nie jest takie miłe. No i później mi minus za 300 zł robi za to. Netto powiedziałam ci, mam swoją dziewczynę, co mi ja, wiesz, budzek pcha, ja tylko mówię, co? Zmienia osobną kasę dla mnie, otwieram krzesełko, kontroluję cenę, a później mi jeszcze z powrotem do wózka i do samochodu. No trzeba lepiej. No ale widzisz, ale jak teraz pojedziesz, to będziesz też tak jeździła? Oczywiście. To się to opłaca? No ale co się opłaca, jak Olka wszystkie zakupy musi na rowerze? No tak, ale jeżeli ona jest sama, to przecież ona sobie kupuje, nie tobie. No dobrze, ale słuchaj, mamy zwierzęta, trzeba kupować produkty na przykład ciężkie. To wyprowadziła się pod las, żeby zwierzęta hodować? Jesteś nienormalna? Zwierzęta, no koty, no to kot niewątpliwie zwierzęcie, nie uważasz? No. Musimy na przykład mieć 20 puszek na miesiąc dla kotów. A przecież to wszystko ważne. No, czy kasze, makarony, kartofle, no takie rzeczy, co to wiesz, mogą poleżeć. No. No na cały miesiąc, no to akurat, no. Przedkowy bagażnik. No to za to, co będzie zimą, jeździł bez potrzeby. Chleb przywożą, bo mamy taki obwoźny, taki na kółkach. No, że sprzedaży w tygodniu nie ma problemu, chleb, jakieś ciasta, no, ale szalnie, bo chleba też jest. No. To jak my do miasta mamy 8 km, to sobie tak jeździ na rowerze, żeby było. No. 16.30. Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2017 rok i od tego zaczniemy. Rosja wzmocni obronę powietrzną na granicach z państwami NATO. A widzisz, ci amerykańskich żołnierzy dostarczają, a Rosja wzmocni, bo Putin rozumie, że oni się normalnie zbroją tutaj. No jeden golony, to będzie strzelony. Putin rozumie, że normalnie tu oni się normalnie będą walczyć. Nie będą walczyć, będzie demonstracja z jednej i drugiej strony. No sobie język pokażę, że to 2017 rok, 16 grudnia, podczas posiedzenia w sali kolumnowej. Zgodnie z ustawą, dochody budżetu państwa wyniosą w 2017 roku ponad 325 miliardów złotych, a wydatki ponad 384 miliardy złotych. Maksymalny poziom deficytu nie przekroczy 59 miliardów. Te bułeczki to były do 15 w tym oszą, to zresztą po 20, teraz to nikt tak nie jest. Dołożyli im podatek, to też wiadomo, że obciążają. Tak. Klientów, nie? A część opozycyjnych posłów nie była dopuszczona do obrad. Marszałek w głosowaniach 16 grudnia brała udział wymagana w konstytucji liczba posłów oraz że każdy z posłów mógł wejść do sali kolumnowej. Na bułeczka całkiem całkiem taka głosowaniu. Nie, to akurat była ta długa magitka taka. No wiem, domyślam się. Pod ręką to jeszcze jak nie ma, wiesz, tych traków, to chociaż coś trupiącego. A wiesz, dlaczego bagietka jest długa i cienka? No. Bo Napoleon, jak przeprowadził swoje kampanie przez 20 lat, to ogłosił jakiś konkurs dla piekarzy, żeby myślili takie pieczywo, żeby się mieściło do kieszeni płaszcza żołnierskiego. No. I żeby było duże, żeby mógł sobie po kawałku jeść. I stąd kształt jest uzależniony od szerokości kieszeni mundurów. Tak. Koloru, no. No i żeby nie pleśniało, żeby nie. A na właśnie. Stosunkowo suche, łatwo przełamać. No. Zatem kuchnia francuska to jest kuchnia przede wszystkim opatrzona na bazie różnych soków. Tak. Tam na przykład mało kartofli, oni łamią bagietki i wymazują z talerza. No. Maria Sawicki, minister rolnictwa, rozwoju wsi. Za tych rolników wtedy zamiast. To się nie zmieni. My stoimy cały czas na tym samym stanowisku.
Za rolników poręczą również Solidarność. Pogadałam z Dągowskimi, powiedziałam, że tam no coś podoba się dzieje, mamy na uwadze, zobaczymy, będzie to będzie. Natomiast jakby co, to po Wielkanocy dołączam do ekipy. No. Do jakiej ekipy? No normalnie, no podpisuję umowę, dzień umowę prowizyjną. Rosja wzmocni obronę powietrzną. Ja się na tym znam, ja to robiłam, nie? No, 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 nie jak robiłaś, no to się znać, bo jak nie robiłaś, to może coś się znać. Dlaczego? Bo się wszystko zmienia. Pewne rzeczy się nie zmieniają, miałam znakomite referencje na po prostu do tego zmieniam. Trzeba teraz na maszynie, teraz ręką, to nikt tego nie chce czytać. No to niestety, nie wiem, może przez tydzień się nauczę tych podstaw komputera, bo to tam trzeba tylko wejść w ofertę. Nie, jak nie pisałaś na maszynie, to tak długo ci zajmie, bo ja kiedyś na maszynie pisałam, a klawiatura na komputerze jest taka sama. Tam się nic nie, właściwie nie pisze, tylko no na ofertę to sam prowadzi. Natomiast tam oferty się klika, tam to się ja kiedyś to miałam maszynopisanie. Jak to są papiery do dupy, to chyba jest, jestem Chinką. Ja już właśnie wzięłam do toalety takie te chusteczki, bo mówi, że nie ma. No to właśnie dlatego, że jest. Ale to po co? To zbieram. Ale to, co zostało, to po co? Przykładowo w sobotę 21 stycznia uruchomimy po jednym dodatkowym pociągu z Warszawy i Krakowa oraz jeden powrotny skład Zakopanego do Krakowa. Życzę zapewnić, że opłaty za przejście nie będą wysokie. We wszystkich dodatkowych pociągach będą obowiązywać ulgi ustawowe. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prognoza pogody. W nocy pochmurno, okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura na przeważającym obszarze od plus 3 do plus 1. No to źle? No jest, to zależy ile. No. Ja tylko lubię za pół metra, to dziękuję. Poważny śnieżek lubi, nie za duży mróz, ale niech on się utrzyma, nie zaraz woda. Pełno badziewia, tu ze szkół to wyrazło. Pełno badziewia, tu ze szkół wyrazło. Stoją na przystankach, blokują. Nieciekawe to wszystko jest. W lat jakiś dziad 523. Ale pewnie, słuchaj, jaka jechała, maskę założyła. W kierunku dworca zachodniego maskę taką białą, tu oczy. Takie jeszcze kudujami, taką zobaczkę, słuchawki ma. Ona się zwróciła na maskę jak Jackson, bo to śmierdzi. I potem tak miała rękawiczki paluski, miała tylko telefon. I tutaj piwko jeszcze miała, a ludzie... A Kurtaszek mówi, zaraz na policję zadzwonię. O, dobry jest! O, ładnie szczeka jak do Benmar. Ale takiej wariatki dawno nie widziałam. Jej się ja mówię, słuchaj, ona jest Michaelem Jacksonem, tak zaprasowałam. Słuchaj, ja widziałam, co prawda w lato, turystów japońskich i oni mieli maseczki, ale wiesz, oni u siebie takie noszą. Ale jaka no głupia, ja takie... i te włosy takie trochę roztego, bo ta słuchawka jej roztapierzyła. Ja mówię, ale debilka, jakby tutaj... Ja raz z kolegą jechałam, to jemu bilet wypisywał za brak biletu, bez przejazdu i za piwo. O, to a, oni mają prawo do uprawy. Tak, bo pił, a tak, i za piwo. A ja mówię, pan da spokój, to widzę. Przecież on też jest strasznie. Marcinek. No i on tam gdzieś poszedł dalej i odstąpił. Co tam taka maska pomoże, jaką marmemu kandzidło tam, sranie w barwie. Wierzą jakieś dziwne rzeczy. Przede wszystkim rozszerzono tak zwane profile, czyli o jak miło, o jak dobrze. Różne zakresy świadczenia. Tutaj mam na myśli oddziały, na przykład ortopedyczne czy oddziały reumatologiczne, które w pierwotnej sieci nie były przypisane do odpowiednich poziomów zabezpieczenia, w tej chwili się pojawiły. Również stworzono pewne rozwiązania, że na przykład wystarczy w określonej sytuacji posiadać wyłącznie jeden oddział, nawet oddział organów wewnętrznych, żeby do szpitalu wsiąść. A wcześniej szpital musiał spełnić pewne kryteria kompleksowe.
osobowości, czyli posiadać kilka oddziałów. No i na opakowanie tego cukru, jeszcze nie widziałam. Cukru, dużo i to lepsze. Czyli zaryskuję stwierdzenie, że projekt numer 1 był nieco radykalny. Śmiało można użyć tego. Będzie to mi śmieszne. Nazywanie polski cukier, skoro wszystkie praktycznie cukrownie, poza nie wiem, czy to, bo to jest spółka jakaś taka, to są niemieckie. Analiz porównawczych wskazuje, że polski system ochrony zdrowia cechuje się przede wszystkim leczeniem. Czy się zdaje, że to więcej grzeje? Narodowego Funduszu Zdrowia jest przeznaczone na leczenie szpitalne. No w sumie jest ciepło na zewnątrz. Tu jest herbata akurat ciepła, jak też jest. Specjalistów wielkich podstawowych opiece zdrowotnej, zwłaszcza bardzo mało wydajemy na rehabilitację. I teraz ktoś, kto nas słucha, mógłby zapytać, jak to za dużo szpitali? Przecież właśnie tam, właśnie w szpitalu człowiek, pacjent jest w najlepszym otoczeniu. Dookoła sprzęt i wykwalifikowany personel. Nie do końca, ponieważ pani też ma motywację. To jest widać, że ona jest tak naprawniczka, to naprawdę wyjątkowa. No ale tamta starsza, to myśmy z Mareczkiem u niej pierwszy raz były, to taka poważniejsza taka. Nie, nie, ale ta, ona jest kierownikiem tej całej fundacji, bo to jest na zasadzie fundacji. Tak? To ona tam do niej. I tak wiesz, mi pomoże, może to jakoś samo wyszło. No. One mają dyżury, ja akurat ja przyszłam i tylko dyżury, tak. Więc to nie, że no, przypadek nas połączył i w sumie się okazuje, że... Natomiast jednak w Polsce były rok temu przeprowadzone monitorowania jakości w ochronie zdrowia i niestety również ja mówię jeszcze, ponieważ tam jeszcze coś tam, też ten Rumianek mówi, a znajdź mi jeszcze, bo tak, ja mówię, ja wyjeżdżam, a wszyscy wierzą, wszyscy na koniec czekają. Może być zakażenie wewnątrz, może być powikłanie, bo on mówi, jeszcze polecę do PFRON-u, może tam jeszcze coś wynika ciekawego. Katalog tych zdarzeń jest... A wczoraj jak byłam w tym MSWiA u rzeczniczki, nawiasem mówiąc się nazywa Aniela Serafin, to dosłownie, ja mówię, pani Aniela, to zapomniałam, wiedziałam, że pani ma takie jakieś anielskie nazwisko, tylko nie widziałam tego anioła pani. Ale pani ma wyczucie, pani mówiła. No akurat okienko nam się otwiera, pani wysłała, bo ja proszę taka do sytuacja, sytuacja, w której ten odsetek jest wysoki, bo też dużo pacjentów trafia bezpośrednio do szpitala. A stał taki, bo tak wiesz, wróćmy jednak do mechanizmu. Na tytułem demonstracji, bo w sumie po co? To, to stoi zawsze ten żołnierz, wiesz, pełny mieszkańców w środku, z kałachem. Ja nie wiem, bo jakby jak się tego nie stać, ja wiem, to... Tak, no i taki przystojny kobiet chłopak, no widać, że taki nieśmiały, ja tak do niego podchodzę, nie pomoże, jak tutaj czy ja mogę dotknąć pana mięśni, bo na pewno się są ze stawu, mówi, nie wolno, ja tu jestem na służbie, i się wycofał w korytarzu i się tego, rozumiem. Małe możliwości kontrolowania tych wszystkich przypadków hospitalizacji, więc płaci. No więc płaci. Ale oczywiście zawsze jest ryzyko do świadczeniodawcy, że pani nie ma uzasadnienia stanu. A z kolei jak wracałam tu od tego Nowy Świat Skrzyżowania Alej, to młodzi policjanci jakiegoś takiego mieniaszka, bo miał D, stanął, gdzie nie powinien i oni mu nie pozwolili odjechać. No, tylko tam on coś rzucę sobie kasy, nie miał czy czegoś i czekali na kobiet z ambasady czy ten. Ja mówię, bardzo dobrze, nie płaci. Obecnie, dzięki wypowiedzi zmiany ustawy o finansowaniu świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, około 10 milionów porad zabiegowych wykonuje się w warunkach ambulatoryjnych, które są finansowane w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czyli coraz częściej i diagnostyka, i leczenie zabiegowe odbywa się w poradniach, co jest najbardziej optymalne dla pacjenta. Pacjent po prostu też traci czasu, szybciej wraca do zdrowia. Każdy z nas woli, może prawie każdy woli przebywać w warunkach domowych niż być w szpitalu. A dodajmy jeszcze, że w kasie zostaje więcej pieniędzy, w kasie wspólnej. Tak jest, bo koszty hospitalizacji są zdecydowanie wyższe niż koszty, które ponosi płatnik na finansowanie tego typu świadczeń, które odbywają się w warunkach ambulatoryjnych. Nie ponosi się kosztów związanych z wyżywieniem, kosztów
hotelowych, całej obsługi, to jest ten element istotny i chyba największy problem naszego systemu ochrony zdrowia, gdzie można podjąć pewne działania o charakterze optymalizacji tych świadczeń. Zresztą minister zdrowia 30 kwietnia publikował mapę potrzeb zdrowotnych, gdzie jednoznacznie wskazano, że w wielu zakresach świadczeń należy zmniejszyć łóżek szpitalnych, a zmniejszyć dostęp do świadczeń ambulatoryjnych przez lekarzy udzielanych przez lekarzy specjalistów. Po mapach za chwilę o pomysłach ministerstwa samorządu wróćmy jednak do pytania kluczowego. Dlaczego w Polsce dzieje się tak, jak się dzieje? Czyli dlaczego w Polsce zbyt wielu pacjentów trafia bezpośrednio do szpitala? Powodów jest kilka. Pierwszy powód to właśnie te problemy z diagnostyką i dostaniem się, uzyskaniem świadczeń u lekarzy specjalistów. Skoro pacjent musi oczekiwać w kolejce kilka tygodni na badanie diagnostyczne, skoro musi kilka tygodni oczekiwać na poradę ambulatoryjną, tak jest, no to w tym momencie o wiele łatwiej uzyskać to świadczenie, będąc w trakcie hospitalizacji. To jest jeden z powodów. Drugi to droga na skróty w jakimś sensie. Drugi to oczywiście to ma większy związek z siecią szpitali, że są takie miejsca, gdzie jest bardzo dużo szpitali i szpitale przyjmują pacjentów, którzy nie mają hospitalizacji tylko po to, żeby móc zrealizować kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. I te dane są dosyć dobrze w tej chwili zebrane przez Ministerstwo Zdrowia, kiedy widać, jaki procent populacji pacjentów w danym województwie czy w danym powiecie jest leczony szpitalnie w stosunku do innych, więc także dzisiaj ja byłam na Woli, Auchan Wola, Park Tesco Extra, Ford Wola, już likwidują i kurczaczek sam zobaczył, jak parawanem zastawiony cały sklep. Ja mówię, to jest tak wielki sklep, że ty byłbyś kropką, byś nie widział samego siebie. Tak wielki sklep, ale on zamknięty. No ale to za duże, to w ogóle przytłaczał. No. Takie coś utrzymać, to jest do przewidzenia, że chce się utrzymać. Oczywiście. A tam jest taki wysoki jeden wieżowiec, jest taki z lat 70. czy ile, no wiesz, taki jeden. Tam się mieści na ostatnim piętrze do razie potrzeby komisja rekrutacyjna do wojska się mieściła. I ja z Batkiem właśnie tam kiedyś musiałam przyjechać, Batek się przenosił do wojska. No i Batku się spytać. Dziecko, no musia tam jeszcze mieście, ładnie upadł. Co ty się, synu, przyjmujesz? Nic ci nie grozi. Spóźnił się, spóźniliśmy się na pokładkę, nie mógł się podgrzewać, ale trafiła mi się ten okazja i pod sam ten zabiegowe jest czas hospitalizacji, bo jeśli z raportów, które są przekazywane przez szpitale do NFZ, to widać, że są świadczenia, które bardzo szybko potrafią zdiagnozować pacjenta, wykonać zabieg operacyjny i wpisać do domu. Organizacja będzie szpitala doskonale sobie statystycznie, jaka jest optymalna ilość łóżek na pacjenta? Wydaje się, że w polskich warunkach liczba około 4 łóżek na 1000 mieszkańców mogą być modelem. Przy czym musimy mieć świadomość, że mówię teraz o łóżkach szpitalnych, natomiast... No widzisz, u mnie to wszystko czyste, a tu tylko burdel. A tak, tu jest mało miejsca, jest ciasno, bo to wiadomo, to jest studio nagrań, Polskie Radio, Telewizja, a nie ma miejsca, to więc jedno na drugim leży. Po sobie ogarnij, kobieto. Nic nie chcę, tylko po sobie. Suchy chleb, jakieś ogryzki. O czym to świadczy? Że to jest niechluja, że to jest tłuste wszystko, brudne i niepotrzebnie leży. No i tyle. To tutaj dodać, nic ująć. Żeby to kobieta taka była, niechluja. Szklanki tłuste jakieś. Jakie szklanki? No, szklanki to ja piję. Ja ją myję, to co ci do mojej szklanki? No ale bierzesz te szklanki i tam stoją tłuste. Jak stoją? Stoi jedna. No teraz to pozabierane, teraz to jeszcze mogłaby wcale nie stać, bo by były pozabierane. Dobrze, teraz tak. Pacjenci po tych zabiegach są w stanie dobrze funkcjonować, więc w okulistyce widzimy taki duży postęp. Widzimy ogromny postęp w psychiatrii. Na całym świecie praktycznie zamyka się masowo szpitale psychiatryczne, a pacjenci leczeni są w warunkach ambulatoryjnych dzięki
nowoczesnym lekom, które tym pacjentom dają szansę na funkcjonowanie w społeczeństwie, ale przede wszystkim poprzez stworzenie tak zwanych opieki środowiskowej, jeżeli pacjent w tym momencie ze schorzeniami psychicznymi przebywa we własnym środowisku i to daje lepsze efekty. Natomiast jeżeli pacjent jest zamknięty w zakładzie psychiatrycznym w szpitalu, to niestety stan często ulega pogorszeniu niż poprawie. Więc tu mamy taki archaiczny model leczenia i to jest ten obszar, gdzie wydaje się, że jak najprędzej powinniśmy dokonać zmian, tym bardziej, że świadomość i po stronie lekarzy, i po ministerstwie, i pacjentów, że ten kierunek powinniśmy już dawno wdrożyć, jest bardzo oczywista. Zresztą takie próby były już podejmowane za czasów, kiedy Ministerstwem Zdrowia kierował profesor Religia, tyle że wtedy tej sieci się nie udało wdrożyć. Pierwszy projekt ustawy o sieci szpitali był zaprezentowany przez ministra Religię. Był to projekt, który zakładał zmniejszenie liczby szpitali w Polsce do 150 i oczywiście w tym momencie zwiększenie finansowania pozostałych szpitali. Było szereg parametrów, bo na przykład bardzo łatwo jest ocenić racjonalność, na przykład funkcjonowanie działów położniczych, bo są w Polsce działy położnicze, gdzie odbywa się jeden raz na 3 dni, czyli jest około 130 porodów rocznie i nie ma żadnego uzasadnienia i ekonomicznego, i zwłaszcza dla bezpieczeństwa pacjentek utrzymywania tego typu oddziałów, a prognozy demograficzne, jeśli chodzi o porody, no, nie przedstawiają się na tyle dobrze, żeby można jeszcze utrzymywać tą bazę szpitalną, licząc na to, że wielki boom w Polsce nastąpi, że te oddziały się zapełnią. Więc a jaki to, przepraszam, wpływ na bezpieczeństwo pacjentów? W wielu badaniach wykazuje się, że ma pan poczyn zwrotny z tego... Radio kończy. Czyli powietrze z Saskiej Kępy, proszę państwa. To dostęp dla pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej będzie lepszy. Powiążmy teraz w takim razie kilka wątków. Sieć szpitali miała powstać po to, żeby unormować, żeby zoptymalizować funkcjonowanie szpitali w Polsce, po to, żeby nie zdarzały się takie sytuacje, jak te, o których pan mówił, czyli poród raz na 3 dni na przykład, bo to nie służy ani szpitalowi, ani pacjentkom. Takie są wnioski. Poznaliśmy jeden projekt, skrytykowany dość ostro, teraz powstaje kolejny. Powstał. Bo ten mniej radykalny. To znaczy wprowadzono pewne zmiany, które dotyczyły na przykład oddziałów, bo w mapach potrzeb zdrowotnych przewidywano, że na przykład oddział reumatologii, alergologii czy gastroenterologii to będą tylko te oddziały, które będą w szpitalach klinicznych, takie rekomendacje. No, mieliśmy protest w jednym szpitalach reumatologicznych, no i ten oddział został jak gdyby dopisany. Tam, gdzie pojawiły się protesty o charakterze czy to społecznym, czy politycznym, to część tych elementów została uwzględniona. No przepraszam, zapytam wprost, czy złagodzono kryteria po to, żeby ostało się więcej szpitali? Zdecydowanie tak. Nie tyle szpitali, co oddziałów. Bo my cały czas mówimy o sieci szpitali, a tak de facto ja bym bardziej był skłonny powiedzieć, że mówimy o sieci oddziałów. Dlatego, że dla każdego szpitala przydzielono pewne oddziały. Ja dam przykład, jak na przykład ma wyglądać szpital, nazwijmy go powiatowym, czyli na najniższym poziomie. On ma posiadać w swoich strukturach 2 oddziały z 5, czyli z interny, chirurgii, pediatrii, ginekologii, położnictwa i neonatologii. Z tych ma co najmniej 2 oddziały. Czyli jeśli posiadał oddział na przykład z urologii, ortopedii, to w tym momencie te oddziały nie wchodziły do sieci. Czyli nagle te małe oddziały specjalistyczne w szpitalach powiatowych przestawałyby funkcjonować, jeśli chodzi o finansowanie ze środków publicznych. Natomiast teoretycznie miałyby jakąś tam szansę, jeśli było postępowanie konkursowe, bo ustawa o sieci przewidywała, że 85% środków będzie w ramach tak zwanego budżetu na te jednostki, na te szpitale i na te oddziały, które są. Natomiast pozostałe miałyby przeznaczona w drodze konkursu ofert na dotychczasowych zasadach. Teraz ten odsetek został zmieniony w tej ustawie na 92%, czyli rozszerzone jak gdyby pule. Natomiast i to był ruch bardzo sensowny, no bo żeby stworzyć tą sieć szpitali, to musimy mieć świadomość, że często takie oddziały, które powstawały w małych miejscowościach, a były specjalistyczne, no to nie spełniały pewnych kryteriów jakości. I też ten element został w mapach jak gdyby przedstawiony. Także
To należało na plus zapisać ministerstwu, że planuje się jak gdyby w pewien sposób racjonalny tą sieć stworzyć. Na przykład jeśli chodzi o liczbę porodów, to w mapach ta liczba wynosiła 400 porodów rocznie, czyli powinno sobie ciut więcej niż jeden dziennie. Natomiast również te kryteria dotyczyły na przykład wielu specjalności. Mówimy tutaj o reumatologii czy na przykład dermatologii. To są te jednostki chorobowe, które powinny być leczone ambulatoryjnie, nie szpitalnie, bo trudno się spodziewać na jakiś przełom i jakiś ogromny sukces w trakcie leczenia szpitalnego pacjentów z tymi jednostkami chorobowymi. I oczywiście w ośrodkach klinicznych tego typu struktury powinny funkcjonować, bo mamy też czasem przypadki bardzo trudne, nie poddające się leczeniu ambulatoryjnym. Natomiast no, powszechnie są to raczej wyjątki. Są to wyjątki. Ja mam świadomość, że są oddziały na Mazowszu reumatologiczne, no, które niestety no, nie spełniają pewnych standardów, czyli nie mają kompleksowego, nowoczesnego leczenia. Na przykład i pacjent ma nieszczęście, jak do tego szpitala trafia, ponieważ nie można zastosować optymalnego leczenia, które jest dostępne w innych bardziej specjalistycznych ośrodkach. O sieci szpitali na naszej antenie mówił dr Jerzy Gryglewicz, ekspert do spraw ochrony zdrowia Uczelnia Łazarskiego. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Zbliża się godzina 17. Reklama. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Tak brzmi złotówka. Tak brzmi 1000 złotych. A tak brzmi 7000. Bo 7000 piechotą nie chodzi, tylko jeździ Seatem. Ruszaj do salonu i zyskaj aż 7000 złotych rabatu na Ibizę. Z wyprzedaży rocznika 2016. Sprawdź też rabaty na pozostałe modele Seata. Seat. Technology to enjoy. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS, pojawia się w nocy i objawia się mimowolnymi ruchami nóg. Można coś z tym zrobić. Zastosować Restonum jak wielu Polaków. To dziwne mrowienie w nogach ustało. Po Restonum przestałem przebierać nogami. Zasypiam bez problemu i nie budzę się w nocy. To nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie Restonum. Restonum do postępowania dietetycznego w zespole niespokojnych nóg. Restonum. Aż tyle i więcej, więcej i jeszcze więcej. Tylko za tyle i taniej i jeszcze taniej? Tak! Już od dziś w tygodniu XXL w Lidlu. Świeży schab wieprzowy w plastrach tylko 9,99 za 700 gramów. Tak, 9,99. A proszek do prania OMO 7 kg tylko 39,99. Tak, jedynie 39,99. Tydzień XXL. Jeszcze więcej, jeszcze taniej. Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Tej nocy w Media Expert od 18 do 21 nocne przeceny. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD, setki produktów w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrup Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na podstawie stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniu. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zawodnej asystencji ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej.
więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. W nowym roku wszystko ci Volvo. Możesz mieć na przykład Volvo XC60. Już od 1299 zł miesięcznie netto bez wpłaty własnej z ratą 1%. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak... Ale dziady na reklamie. To jest obywatelka. Z serca na pomoc pokrzywdzonym. Rozejrzyj się wokół siebie. Stań i podaj innym rękę. Zapraszam Państwa z piątku na sobotę, 6 minut po północy. Maciej Woźniakiewicz. Autopromocja. Jest 17. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2017 rok. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką leci z oficjalną wizytą do Izraela, gdzie odznaczy orderem Orła Białego szefa Hawajsa. Były ambasador Izraela w Polsce powiedział, że jest wzruszony i czuje, że to gest w imieniu większości Polaków. Czuję, że prezydent nadaje mi tą nagrodę z serca, dlatego przyjmuję ją do serca. Jutro w Żaganiu odbędą się centralne uroczystości związane z powitaniem amerykańskich żołnierzy z udziałem premier Beaty Szydło, a w miastach wojewódzkich odbędą się specjalne imprezy. Na piknik w Warszawie zaprasza wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Jest to moment historyczny, moment bardzo ważny. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrian Nacalińska-Czaniecka, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2017 rok. Ministerstwo Finansów zaplanowało, że w tym roku dochody przekroczą 325 miliardów złotych. Państwo wyda ponad 384 miliardy złotych, co oznacza, że deficyt nie będzie wyższy niż 59 miliardów 345 milionów złotych. Gospodarka według autorów budżetu ma urosnąć o 3,6%, a ceny o 1,3%. 16 grudnia podczas głosowania w sali kolumnowej budżet na 2017 rok przyjął Sejm. Dwa dni temu Senat zaakceptował ustawę bez poprawek. Opozycja twierdzi, że plan finansów uchwalono nielegalnie. Innego zdania są politycy PiS. Protest posłów opozycji zawieszony. Sejm zbierze się ponownie 25 stycznia. Platforma Obywatelska zakończyła blokadę sali plenarnej po 27 dniach. Nowoczesna nieco wcześniej. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada ukaranie posłów, którzy poprzez okupację mównicy mieli złamać prawo. Adam Andruszkiewicz z Kukiz 15 podkreślił na naszej antenie, że nie wyobraża sobie takiego protestu w innych państwach, w tym również w Stanach Zjednoczonych. Ja wiem, że tam są o wiele bardziej restrykcyjne przepisy wokół kongresu. Na przykład w kontekście chociażby nagrywania telefonami komórkowymi. To jest do sprawdzenia. Te przepisy się niedawno zmieniły. Tam również były głosy protestu, natomiast były one o wiele inaczej zupełnie wyrażane niż w polskim parlamencie. Takie protesty nie mogą mieć miejsca, ponieważ, tak jak podkreślam, one paraliżują państwo i narażają je na śmieszność, a dzisiaj w polityce zagranicznej musimy być postrzegani bardzo poważnie, ponieważ jesteśmy w bardzo ważnym momencie geopolitycznym, chociażby pod kątem tego, że pan Donald Trump niedługo będzie oficjalnie już prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Rozmowa dostępna jest na stronie www.polskieradio24.pl. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z przedstawicielami społeczności żydowskiej. Takie spotkania odbywają się co roku. Zapoczątkował je w 2006 roku Lech Kaczyński. Zwykle mają miejsce przed końcem roku w święto Chanuka. Kalendarz tak się jednak ułożył, że w tym roku święto Chanuka wypadło w Wigilię Bożego Narodzenia, dlatego spotkanie przełożono na styczeń. Były podziękowania, życzenia i modlitwa o pokój. W Pałacu Prezydenckim gościli m.in. ambasador Izraela w Polsce Anna Azari, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Artur Hoffman i naczelny rabin polski Michał Szydrich. Prezydent sprawił, że Polacy lubią Żydów, że kupują ich wielu, to będzie dobry i owocny rok. Chcę wszystkim nam rzeczy dobrego, popierać, nie wiem, u Żydów mówię słodkiego roku. Szanatowa. Ja chciałem nawiązać do podziękowań, które złożył
pan prezydent społeczności żydowskiej za to, że tutaj jest. Ja chciałbym złożyć dużo podziękowań panu prezydentowi za wspaniałe słowa w Markowej, gdzie odnosimy się do potencjalnych antysemitów i sformułowanie, że ci, którzy mają uprzedzenia antysemickie, postępują tak, jakby deptali po grobach rodziny Ulmów. To doskonałe sformułowanie i myślę, że zapadające w pamięć każdemu obywatelowi naszego kraju. Modlitwy to jest rozmowy z Hashem, rozmowy z Bogiem. Człowiek może modlić na wiele inne ważne rzeczy, na mądrość, na przepływości, na sprawiedliwości, ale myślę, summa summarum, najważniejsze to jest na pokój. Na pokój na Polskę, na Izraela, na cały świat. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką leci z oficjalną wizytą do Izraela. W czasie wizyty prezydent odznaczy orderem Orła Białego Szewacha Weissa, profesora nauk politycznych, przewodniczącego Rady Instytutu Pamięci Yad Vashem i byłego ambasadora Izraela w Polsce. Szewach Weiss powiedział, że jest wzruszony i czuje, że to gest w imieniu większości Polaków. To nie jest nagroda polityczna, to jest nagroda związana z moją misją w Polsce, którą poświęciłem na pojednanie, na zbliżenie się od nowa w cieniu naszych tragedii, w świetle naszych wspólnych prawie 1000 lat życia koło siebie tu na polskich ziemiach. To jest dla mnie ogromny zaszczyt. Czuję, że prezydent nadaje mi tą nagrodę z serca, dlatego przyjmuję ją do serca. Prezydent Andrzej Duda złoży wizytę w Izraelu i Palestynie w dniach 16-19 stycznia. Jutro w Żaganiu odbędą się centralne uroczystości związane z powitaniem amerykańskich żołnierzy z udziałem premier Beaty Szydło i ministra Antoniego Macierewicza. Jutro zaplanowano też serię imprez w miastach wojewódzkich. Wojewoda mazowiecki zaprasza na piknik wojskowy na placu Piłsudskiego w Warszawie. Chcemy w ten sposób uczcić fakt, że w Polsce pojawili się amerykańscy żołnierze, mówi wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Jest to moment historyczny, moment bardzo ważny, dlatego też zapraszam, żeby razem z mieszkańcami świętować ten dzień, który jest symbolicznym dniem, dlatego że pobyt wojsk amerykańskich na terenie Polski, nie okazyjny, nie chwilowy, tylko jednak już konkretny, to jest ten dzień właśnie, który powinien być świętowany i powinniśmy wspólnie razem jako Polacy być dumni z tego momentu. Uczestnicy pikniku będą mogli posłuchać występów wojskowych orkiestr i podziwiać z bliska wyposażenie polskiej armii. Będą też stoiska promocyjne wojskowych uczelni oraz wojskowa grochówka i ciepła herbata. Piknik, podobnie jak w innych miastach, rozpocznie się o 12:00. Impreza potrwa do 17:00. Kłopoty z ustawą o komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Prawnicy alarmują, że ustawa, która powołuje komisję weryfikacyjną i w oparciu o którą komisja ma działać, napisano z błędami prawnymi, które mogą sparaliżować jej pracę i pozbawić skuteczności. Prawnicy uważają, że zapisy, które mają ułatwić odkręcenie nieprawidłowości reprywatyzacyjnych, będą co prawda dotyczyły działań komisji, ale już nie na przykład samorządowych kolegiów odwoławczych czy prezydent Warszawy, do których po uchyleniu wracać będą spory dekretowe. Nad projektem ustawy proceduje obecnie Komisja Ustawodawcza Sejmu. Niedługo spodziewamy się zakończenia procedury legislacyjnej, powiedział na naszej antenie Sebastian Kaleta, rzecznik ministra sprawiedliwości. Wczoraj kilka godzin obradowała nad tym projektem, będzie kontynuowała swoje prace w przyszłym tygodniu i jeśli komisja zaakceptuje tekst projektu ustawy, następnie zajmie się tym Sejm, Senat, Prezydent, my liczymy na to jako Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało projekt, że już w drugim kwartale tego roku komisja będzie mogła normalnie funkcjonować. Projekt ustawy został jednoznacznie oceniony negatywnie nie tylko przez Sąd Najwyższy i Helsińską Fundację Praw Człowieka, ale też Krajową Radę Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, powiedział adwokat Maciej Górski z Instytutu Badań nad Prawem Nieruchomości. Budzi on wiele wątpliwości konstytucyjnych, ale przede wszystkim budzi on wątpliwości co do tego, czy powołana komisja jest w stanie zrealizować cele przed nią stawiane, bowiem te cele w kontekście zweryfikowania tych decyzji reprywatyzacyjnych można by osiągnąć, korzystając już z dostępnych narzędzi przysługujących na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego. Między innymi chociażby prokuratura, która prowadzi postępowania w tym zakresie, może skorzystać z sprzeciwu wobec wszelkich decyzji ostatecznych, także ten tryb do wzruszenia jest jak najbardziej dostępny. Sebastian Kaleta podkreślił jednak, że takie działania są niezbędne, ponieważ w obecnej sytuacji postępowania prawne prowadziłyby te same osoby, które być może dopuściły się nadużyć w sprawie reprywatyzacji.
Nie może być tak, że na przykład pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz w wyjaśnieniu afery reprywatyzacyjnej będzie sama wyjaśniała sprawy, które dotyczą być może dużych błędów, które popełniła. Stąd jest konieczność wręcz powołania zewnętrznego organu administracyjnego, który będzie weryfikował to, czy prawidłowo w Warszawie konkretne nieruchomości były zwracane, tylko oczekuje od władz, od państwa opinia publiczna i my pokazujemy, że w takich bardzo poważnych sprawach będziemy bardzo aktywnie działać, by tego rodzaju sytuacje nie miały miejsca, a jeśli już się zdarzyły, to żeby państwo poradziło sobie ze skutkami tego rodzaju zdarzeń i je wyjaśniło. Cała rozmowa dostępna jest na naszej stronie www.polskieradio24.pl. Zmiana wysokości poziomu alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza jest do rozważenia, mówi minister środowiska profesor Jan Szyszko. Przed 2 miesiącami zarówno Polski Alarm Smogowy, jak i organizacje medyczne z Greenpeace skierowały do ministra środowiska prośbę o obniżenie poziomów alarmowania oraz informowania o zanieczyszczeniu powietrza. Ministerstwo odmówiło, argumentując to m.in. tym, że obniżenie progów alarmowych byłoby nieskuteczne, ponieważ oznaczałoby konieczność ogłaszania alarmów często, przez co powszedniałyby one mieszkańcom kraju. Zapytany o możliwość ewentualnego obniżenia norm w przyszłości, profesor Jan Szyszko nie mówi, że jest to wykluczone. Można wszystko dyskutować i będzie zależało to od tego, czy społeczeństwo sobie tego jakby życzy. Natomiast te punktowe zanieczyszczenia bardzo często, bardzo krótkotrwałe, są niezwykle duże i dotyczą nie tylko spraw związanych z emisją bytową, ale również i zanieczyszczeniem powietrza ze względu na naturalne warunki. Minister mówił również, że rząd i minister jest od działań w kierunku systemowym, natomiast sprawa jakości powietrza należy do zadań samorządów. Zachęcam, żeby samorządy, a to jest jakby wpisane w ich teoretycznie działalność, miały swój własny monitoring i tym własnym monitoringiem się posługiwały, gdyż no, gmina musi również wiedzieć, kto w tej gminie punktowo zanieczyszcza atmosferę pod względem jakości powietrza, kto działa na rzecz jakości wody, w jaki sposób gospodarzuje się gmina. A to musi być również monitoring lokalny. Dzisiejsze słowa ministra są nadzieją dla organizacji apelujących o zmiany przepisów dotyczących alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza, mówi Paweł Szypulski z Greenpeace. Mamy na piśmie odpowiedź, która mówi, że nie można obniżyć tego progu alarmowego. Ja oczywiście chciałbym wierzyć w to, że minister podejmie taką dobrą decyzję i trzymamy kciuki za to, żeby właśnie wysłuchał jednak apeli lekarzy, wysłuchał społeczeństwa, które chce tej zmiany. Tutaj jest pole do dobrych decyzji. To nie jest tak, że nie ma szansy. Wystarczy naprawdę jeden podpis ministra środowiska, żeby ta sprawa się zmieniła. Poziom dopuszczalny stężenia pyłu PM10 to 50 mikrogram na metr sześcienny. W Polsce poziom alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza to 300 mikrogram na metr sześcienny. Mimo że Polacy oddychają najbrudniejszym w Unii Europejskiej powietrzem, poziom ten jest trzykrotnie wyższy niż w wielu innych krajach Europy. Inspekcja Transportu Drogowego zapowiada kontrolę autokarów w czasie ferii. Jutro w kilku województwach rozpoczynają się zimowe wakacje i w zależności od regionu potrwają do ostatniego weekendu lutego. W tym czasie autokary przewożące dzieci i młodzież na kolonie i obozy będą poddawane szczegółowej kontroli. Jak mówi szef inspekcji Alvin Gajadur, sprawdzane będą przede wszystkim układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Widzimy, jaka jest pogoda. Panują bardzo trudne warunki atmosferyczne, szczególnie w górach. Dlatego prosimy o to, żeby te pojazdy były przygotowane perfekcyjnie do trasy. Szczególnie sprawne powinny być układy hamulcowe, kierownicze. Niedopuszczalne jest, żeby pojazd miał łyse opony. Na to właśnie będziemy zwracali uwagę, na układ hamulcowy, kierowniczy, stan opon, oświetlenie. Za zły stan techniczny kierowca może otrzymać mandat w wysokości do 500 zł. Słynna Reduta Ordona z czasów powstania listopadowego była tematem drugiego zebrania naukowego z cyklu Mazowieckie spotkania archeologiczne. Spotkanie odbyło się w siedzibie Instytutu Archeologii i Etnologii Państwowej Akademii Nauk. Prace prowadzone przez archeologów od 2010 roku pozwoliły przede wszystkim na wskazanie miejsca, gdzie rzeczywiście znajdowała się historyczna fortyfikacja, powiedział dr Wojciech Borkowski z Muzeum Archeologicznego w Warszawie. W jakiejś przestrzeni miejskiej Reduta znowu powróci i powróci w to miejsce, w którym rzeczywiście była, bo jak Państwo wiecie, głaz, który upamiętnia i ma nieszczęśliwy napis, tu stała Reduta, stoi kilkaset metrów od Reduty, zupełnie w innej dzielnicy. No ale to było właśnie powodem, dla którego myśmy rozpoczęli pracę. Chodziło o wykazanie, że Reduta jest właśnie tutaj, przy ulicy na Bateryjce na Ochocie i trzeba było to udowodnić, co żeśmy wykonali.
Obecnie Reduta Ordona jako pole bitwy w ograniczonym zakresie wpisana jest do rejestru zabytków, mówi mazowiecki konserwator zabytków Barbara Jezierska. Została wpisana w ograniczonym zakresie jako pole bitwy, ponieważ trzy kolejne ekspertyzy zlecone głównie przez Ministerstwo Kultury nie wskazało precyzyjnie lokalizacji samej Reduty, samego szańca. Zamierzamy to zrobić w tym roku, jeżeli pozyskamy środki na nieinwazyjne badania georadarowe. Koszt jest znaczny, bo około 60 000 brutto, dlatego będziemy potrzebowali pomocy Ministerstwa Kultury. Wpisanie fortyfikacji do rejestru zabytków ma chronić się przed dalszą zabudową. Prognoza pogody. W nocy pochmurno, okresami opady śniegu. W zachodniej połowie kraju początkowo opady deszczu ze śniegiem. Temperatura na przeważającym obszarze od minus 3 do minus 1 stopnia, na wybrzeżu około 0 stopni, a w rejonach podgórskich do minus 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty, południowy i południowo-zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów Electrolux, wąską pralkę i zmywarkę do zabudowy za jedyne 2705 zł i 60 groszy oszczędzisz 5%. MediaMarkt.pl. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Miękki, aksamitny, luksusowy. Ręcznik Belora może być twój aż 63% taniej. Wystarczy, że zrobisz zakupy w Stokrotce i zbierzesz znaczki. A teraz makaron Lubella 500 gramów kosztuje 2,49 przy zakupie dwóch sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w ciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Czosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia. Żel Aromactive Baby uwolnił aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, które pomogły dziecku spokojnie zasnąć. Morał. Dla maluszków tylko Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Tej nocy w Media Expert od 18 do 21 nocne przeceny. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD, setki produktów w super niskich cenach. Media Expert. Dziady kurwa, te reklamy, komu reklamy się kręci.